właśnie w kolejnym dniu cały czas się zastanawiam, co zrobić, jak będzie 300 subskrypcji, a widzę, że z czasu mam coraz mniej, za co Wam bardzo dziękuję. Dlatego cały czas się zastanawiam, próbuję jak najszybciej coś wymyślić, więc mam nadzieję, że to będzie fajny pomysł. No zobaczymy, zobaczymy, tak? Bo już mam gotową, wczoraj była pizza zrobiona, ale dzisiaj sobie ją przetestujemy, czyli na pewno będzie ciut inaczej smakować niż świeża, ale na pewno jak będzie czas, to zrobimy z pizzy świeżą, z której też będzie test, ale na razie jest już gotowa pizza, to też z nią zrobimy test, czy faktycznie warta polecenia, no zobaczymy, zobaczymy, no. No to próbujemy kawałek pizzy. Na pewno nie smakuje tak jak pizza domowa, ale jest ok, bardziej chyba zbliżony smak ma do pizzy włoskiej na cienkim cieście, a na pewno jest dobra, to jem i lecę. Teraz to będzie taki krótszy dzisiaj też filmik, powiem Wam, mam Cię urwanie głowy, no jest jakaś masakra. To szybko pozdrowienia, jak to wygląda. Pozdrawiam Jagodę Zaczarowana serdecznie, pozdrawiam Pani Bożenka. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za ten fajny komentarz. I to po części się z Tobą zgadzam, Pani Bożenko. Serdecznie pozdrawiam. A Kio8 pozdrawiam. Agnieszka Mikrut serdecznie pozdrawiam. Właśnie, bo napisała Agnieszka Mikrut, zrób pizza challenge. Właśnie nad tym się zastanawiam cały czas. Sebastian S. serdecznie pozdrawiam. Klementynka Love serdecznie pozdrawiam. Jagoda Zaczarowana. Serdecznie pozdrawiam, od razu odpowiadam na Twoje pytania, bo zadałaś mi pytania. Arbuz czy ananas? Ananas. Winogron czy melon? Chyba winogron. Winogron biały czy różowy? Różowy. Suszony morel czy suszona żurawina? Suszona żurawina. Orzeszki pistacjowe czy orzeszki włoskie? O, pistacjowe. Pies czy kot? Pies. Miałeś coś kiedyś złamane? Nigdy. Nigdy nie miałam nic złamane. Jezioro czy morze? Morze. Góry czy las? Las. Tak, to więc wszystko jest tutaj napisane. I druga osoba pisze, żeby zrobić na 300 subów challenge pizza. No zobaczymy, zobaczymy. Dalej ta sama Jagoda Zaczarowana zadała pytanie. Smak zginiałego jaja czy smak psi karmy? Smak psi karmy. Czy lubię żelki tropikalne? Tak, bardzo lubię. Lidl czy Kaufland? Chyba Lidl. Bo do Kauflanda rzadko jeżdżę, ale chyba Lidl. Malina czy borówka? Zdecydowanie borówka. Josek J. Kupę serdecznie pozdrawiam. Jeszcze myślę, że nie ma czego gratulować, bo jeszcze nie ma 300 subskrypcji. Ale dziękuję. Kacper K22. Jaki masz telefon i czy zamierzasz go zmienić? Mam Samsunga ACE, chyba tak. Tam w jednym filmiku pokazywałam. Znowu teraz się ładuje. W najbliższym czasie raczej nie będę go zmieniać. Więc tak, no i serdecznie Kacper K22 pozdrawiam. No tu już się osoba powtarza, więc tak, serdecznie Was pozdrawiam.